Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłockiej. My, ludzie z Fabryki Zapałek. Bystrzyca Kłocka jako miasto Zapałek. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. O projekcie. My, ludzie z Fabryki Zapałek. Bystrzyca Kłocka jako miasto Zapałek. To międzypokoleniowy projekt, który ma na celu zachowanie pamięci o działalności fabryki zapałek i jej wpływie na życie społeczne miasta. Fragment hali maszyn pudełkowych, wyrób pudełek i transport do suszarni. Fotografia czarno-biała, wykonana pod koniec lat 70. XX wieku. Z archiwum. Muzeum Filumenistycznego. O projekcie ciąg dalszy. Młodzież poznawała nowoczesne metody badania historii i tworzenia reportażu. Młodzi dziennikarze i eksploratorzy przeprowadzili wywiady ze świadkami historii, z których powstały reportaże o ich losach i przeszłości fabryki. Uczestnicy projektu podczas warsztatów poznali też tajniki popularnego dziś Teatru Ognia i stworzyli widowisko ogniowe, którego scenariusz oparty jest na historii fabryki. Plakat Zaproszenie na wi widowisko Teatru Ognia z Archiwum Muzeum Filumenistycznego. Wprowadzenie. Produkcja zapałek w Bystrzycy Kłockiej. Przemysł bystrzycki zaczął rozwijać się na szerszą skalę od lat 60. XIX wieku i związany był przede wszystkim z głównym bogactwem powiatu, jakim były lasy. 37,5% powierzchni. Bystrzyca Kłocka stała się w drugiej połowie XIX wieku centrum przemysłu zapałczanego na Ziemi Kłockiej. Powstały tu aż trzy fabryki zapałek. Pierwsza fabryka. Pierwsza fabryka zapałek założona została w 1865 roku. Jej właścicielem aż do roku 1897 był Karl Tice. Następnie przeszła ona w posiadanie Friedricha Luisa Dicela od 1897 do 1911 roku, a w latach 1912-1925 należała do spółki Dicel i Rimeyer z siedzibą we Wrocławiu. W 1925 roku została częścią Suddeutsche Zundholz AG z siedzibą w Monachium. Po zakończeniu II wojny światowej zakład przeszedł pod zarząd Polskiego Monopolu Zapałczanego i działał do 1947 roku, kiedy to został zlikwidowany. Druga fabryka druga z Bystrzyckich fabryk fabryka Karla Grubela założona została w 1872 roku przy Langenauer Strasse obecnie ulica Zamenhofa pozostawała w rękach rodziny aż do 1936 roku kiedy to prawdopodobnie została zlikwidowana Fabryka rodziny Grubel przy drodze do Długopola Dolnego początkowo zatrudniała 30 osób. Trzecia fabryka. Trzecia z Bystrzyckich fabryk została założona w 1896 roku. Nosiła nazwę Union, a jej zarząd mieścił się w Augsburgu. W 1927 roku przeszła pod zarząd spółki suddeutsche Cunholz, AG z siedzibami w Monachium i Berlinie do której należała aż do 1945 roku Po zakończeniu II wojny światowej zakład funkcjonował w ramach polskiego monopolu zapałczanego 1945 1951 polskiego przemysłu zapałczanego 1951 1955 a od 1955 roku jako samodzielna fabryka pod nazwą Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego W latach 90. XX wieku został zlikwidowany Bystrzyckie zakłady przemysłu zapałczanego. Widok zakładu od strony wejścia głównego. Widać budynek kotłowni. Fotografia na materiałach ORWO wykonana w latach 70., 80. XX wieku. Pieczątka na odwrocie. Zjednoczenie przemysłu płyt, sklejek i zapałek. Branżowy ośrodek organizacji i normowania pracy. Materiał z archiwum Muzeum Filumenistycznego. Przełom XIX i XX wieku. W ostatnich dekadach XIX wieku w dwóch największych fabrykach porzucono przestarzałą i niebezpieczną technologię wytwarzania zapałek z użyciem białego fosforu. Trzy bystrzyckie zakłady w tym czasie produkowały dziennie. 50 tysięcy pudełek zapałek, rocznie 9 miliardów zapałek. Zapałki eksportowano między innymi do Niemiec, Belgii czy Rosji. Głównym surowcem do produkcji nie było jednak drewno z regionu, ale importowane głównie z Rosji drewno osikowe. Wymienione trzy fabryki zatrudniały około 350 osób. Pudełka zapałczane. Z wytwarzaniem zapałek związana była produkcja pudełek oparta na miejscowym drewnie. Wykorzystywano tu pracę chałupniczą. Około 2,5 tysiąca osób w latach 70. XIX wieku. Mieszkańcy otrzymywali półprodukt, przycięte deseczki i zajmowali się sklejaniem pudełek. Pudełka trafiały do miejscowych fabryk zapałek oraz były wysyłane do odbiorców w zachodnich Niemczech. Wytwarzano tu również maszynowo same patyczki do zapałek. Okres międzywojenny. Pod koniec XIX wieku bujny dotąd rozwój przemysłu zapałczanego został zatrzymany. Producenci skarżyli się na niekorzystne ceny transportu kolejowego, wzrost cen drewna, opłat celnych i narastającą konkurencję zagranicznych producentów. Część zakładów musiała zmniejszyć produkcję. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku dobrze oceniano działalność dwóch fabryk. Zakłady Grubela zatrudniały prawie 80 osób. Najmłodsza fabryka Union 200 robotników. Produkcję zakończył najstarszy zakład wykupiony w 1924 roku przez szwedzką firmę Zapałczaną i natychmiast zamknięty. Fabryka Karla Grubela rok 1922 Fragment pocztówki okolicznościowej czarno-biała odbitka z archiwum Muzeum Filumenistycznego. Po 1945 roku. Zakłady przejęte przez polski rząd nie były w złym położeniu. Miały zapasy surowców i gotowej produkcji. Jej część wywieziono do ZSRR jako łup wojenny. Nie brakowało rąk do pracy, a większość załóg stanowiły kobiety. W następnych latach, mimo początkowych problemów z wykwalifikowaną kadrą, najlepiej prosperowała dawna fabryka zapałek Union. W 1948 roku uruchomiono tam produkcję na drugą zmianę. W końcu lat 40. Zamknięty został dawny zakład Grubelów, którego zabudowania przekazano szkole zawodowej. Początki BZPZ. W okresie 1945-1951 wszystkie fabryki zapałek w Polsce działały pod szyldem Polski Monopol Zapałczany. W latach 1951-1954 pod szyldem Polski Przemysł Zapałczany. Od 1 stycznia 1955 roku każda fabryka zapałek pracowała jako samodzielne przedsiębiorstwo pod własną nazwą. Fabryka w Bystrzycy Kłodzkiej jako Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego. Bystrzyckie zakłady przemysłu. Zapałczanego. Budynek biurowy. W budynku znajdowała się portiernia, biura, świetlica, kasa, dyrekcja. Fotografia na materiałach ORWO wykonana w latach 70., 80. XX wieku. Z archiwum Muzeum Filumenistycznego. Na początku lat 70. w bystrzyckich zakładach przemysłu zapałczanego pracowało 685 osób. Zatrudnienie wzrastało wraz z rozwojem produkcji. W 1974 roku ponad 800 pracowników na trzy zmiany. Obok podstawowego asortymentu produkcji zapałek zwykłych 64-patykowych Wytwarzano tu zapałki klubowe, zapałki kolekcjonerskie oraz płyty wiórowe. Nowa linia, zamontowana na początku lat 70. Układaczka. Maszyna do układania patyczków. Fotografia czarno-biała. Wykonana pod koniec lat 70. XX wieku. Z archiwum Muzeum Filumenistycznego. Rozwój fabryki. W latach 70. nastąpiła modernizacja zakładu. W pierwszym etapie zainstalowano komplet maszyn do produkcji pudełek tekturowych firmy Kama z NRD o docelowej zdolności produkcyjnej 200 tysięcy skrzyń zapałek rocznie, które zostały uruchomione i dały pierwszą produkcję w maju 1900. 1975 roku. Następny etap modernizacji zakładu i zainstalowanie nowoczesnych automatów firmy Arenco ze Szwecji nastąpiło po 1975 roku. Początek lat 80. przyniósł kłopoty z dostawami surowca do produkcji. Jego pogarszającą się jakość, przerwy w dostawie energii, oraz problemy z nabyciem części zamiennych czy nowych maszyn. Maszyna do składania pochewek i szufladek. Fotografia na materiałach ORWO. Wykonana w latach 70., 80. XX wieku. Z archiwum Muzeum Filumenistycznego. Likwidacja. W 1991 roku. Bystrzyckie zakłady zatrudniały jeszcze około 440 osób. W ciągu kilku lat straciły jednak swoją pozycję na rynku. W kategorii produktu codziennego użytku zostały wyparte przez tańszy import z krajów byłego ZSRR, brak środków na infrastrukturę techniczną nie pozwolił na podniesienie jakości wyrobów. Upowszechniło się też stosowanie zapalniczek. I zapalarek. Kilkuletnią agonię zakładów zakończyło postępowanie upadłościowe, które zamknięto w maju 2000 roku. Niejako na gruzach powstały dwa dużo mniejsze podmioty: Bystrzycka Zapałka S.A. oraz firma Euromacz z udziałem kapitału włoskiego. Konkurs W ramach projektu pod tytułem My ludzie z fabryki zapałek Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek przygotowaliśmy dla młodzieży z gminy Bystrzyca Kłodzka warsztaty i spotkania dotyczące reportażu i historii mówionej Zajęcia miały zachęcić do wzięcia udziału w konkursie na zebranie świadectw o Bystrzyckiej zapałce a także pokazać jak można poznawać przeszłość w ciekawy sposób Następnie zorganizowaliśmy konkurs na reportaż Świadectwo o produkcji zapałek w Bystrzycy Kłodzkiej. Pierwsze miejsce. Autorzy reportażu. Kornel Bojda, Kacper Kołaczyk, Rafał Hacuś. Szkoła. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Tytuł. My, ludzie z fabryki zapałek. Dzień dobry. Zapraszamy do wysłuchania reportażu co zostało z tamtych lat, czyli my, ludzie z Fabryki Zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek. Bystrzyca Kłodzka to miejscowość położona w Kotlinie Kłodzkiej, licząca obecnie około 10 tysięcy mieszkańców. W drugiej połowie XX wieku stanowiła centrum przemysłu zapałczanego. Fabryka Zapałek w Kłockiej. Kłodzkiej Czyli Bystrzyskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego powstała w 1945 roku. W okresie szczytowego rozwoju zatrudniała około 700 osób, a w końcowej fazie zatrudniała 63 osoby. W wyniku likwidacji Bystrzyckich Zakładów Przemysłu Zapałczanego w 1999 roku powstała spółka o nazwie Bystrzycka Zapałka S.A. Spółka ta przyjęła formę kooperacji z Częstochowskimi Zakładami Przemysłu Zapałczanego, które w obecnym związku zajmują pozycję dominującą. Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego należały do pięciu przedsiębiorstw państwowych. Oprócz nich należy wymienić Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, Gdańskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Sianowie koło Koszalina. Nazywam się Łucja Gierak. Pracowałam w zakładzie fabryki zapałek od 1972 roku. Idąc do szkoły zawodowej poszłam na kierunek operator maszyn i w zakładzie pracy w Zapałkach miałam praktyki. Uczyłam się dwa lata. Zostałam jako Pracownik. Pracowałam ponad 24 lata do 1967 roku. Praca była na trzy zmiany w zakładzie. Ja pracowałam czas, przez kilka lat na jedną zmianę, tylko później na dwie zmiany. Przez kilka lat pracowałam na trzy zmiany. Praca była, trzeba było mieć spryt, zręczność, bo pudełka się szybko rozszerzała. Nie trzeba było to poukładać. I praca, Przecież, no, przez, praca. Przez te 24 lata, co ja pracowałam, to zakład się prawie trzy razy modernizował, zmieniali maszyny, yy, 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 przechodzili na nowocześniejsze. Później zakład zaczął podupadać. Yy, wynajęli w yy, yy, fabryce mebli ale my jako pracownicy robiliśmy meble, to już meble tapicerowane lub fotele, to tam przepracowałam 4 lata, potem zakład to, to mebli już nam nas nie potrzebował i nasz zakład upadał, został zamknięty i dlatego też musiałam skończyć tą pracę. To no zakład oferował. Przy zakładzie była stołówka, do której zakład dopłacał do obiadu, więc jeśli się dwie, trzy osoby w zakładzie żywiły w domu, więc opłacało się jadać obiady w, na stołówce zakładowej. W zakładzie można też było wziąć pożyczkę bez oprocentowania, gdzie się ją ratami później spłacało. To było wygodne, bo bezprocentowe. Były wycieczki organizowane przez zakład pracy. Oczywiście zakład też dopłacał czy też swój y, transport, autokarczyny auto dawali, można było pojechać na wycieczkę. Były organizowane zabawy, takie jak Sylwester czy choinka dla dzieci. Y, w, czasy, w czasy mieliśmy nad morzem i nad jeziorem, y, nad morzem w Łazach i w Pniechorzu i w Głębinowie nad jeziorem mieliśmy swój, swój domek. Takie cztery rodziny tam mogły jechać i spędzać urlop zakład zawoził na czasy, to było za niedużą odpłatnością pobierane. Dzieciom były organizowane kolonie letnie też były wożone, za niedużą opłaty, za niedużymi opłatami Soby, osoby w trudnym położeniu materialnym mogły pisać o skorzystać y, z za pomogi bezwzwrotnej. No, zakład był dość jednym z większych, yy, chyba największym zakładem w Byszczycy, no niestety. Zapałki nie są już teraz tak potrzebne to opału. Historia przemysłu zapałczanego w Byszczycy Kłodzkiej ściśle powiązana jest z powstaniem Muzeum Filumenistycznego. Muzeum Filumenistyczne w Byszczycy Kłodzkiej jest jedynym muzeum filumenistycznym w Polsce. Zostało ono utworzone w 1964 roku. Jego siedziba mieści się na małym rynku w Byszycy Kłoskiej w dawnym Kościele Ewangelickim i Szkole Parafialnej, by wszystkie zakłady przemysłu zapałczonego uczestniczyły w procesach adaptacyjnych budynków na cele ekspozycyjne. Muzeum pozwala zapoznać się z historią niecenia ognia. Posiada bogate zbiory różnych przedmiotów do niecenia ognia, m.in. zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, krzesiwa metalowe i skałkowe. Ponadto, wśród zbiorów możemy podziwiać inne ciekawe eksponaty, takie jak np. lampy oliwne. Inną kolekcją tego muzeum są zbiory opakowań zapałek i etykietek zagranicznych z różnych krajów, również z Chin i Japonii. Oraz cenny zbiór polskich etykietek zapałczanych, począwszy od najstarszych do współczesnych. Dziękujemy Państwu za uwagę. W przygotowaniu reportażu udział wzięli. Bohaterka reportażu była pracownica Beszczyckich Zakładów Przemysłu Zapałczanego i zarazem babcia Kornela Boyd, pani Łucja Gierat. Oraz uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych w Beszczycy Kłockiej, Cornel Boyda. Uczeń klasy pierwszej technikum leśnego, przeprowadzenie wywiadu. Kacper Kołaczyk, uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego, opracowanie merytoryczne i montaż techniczny. Rafał Hacuś, uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego, współpraca techniczna i opracowanie graficzne. drugie miejsce. Autorka reportażu: Jagoda Puchalska. Szkoła. Szkoła podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. Tytuł: My ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek. Firma powstała jako państwowe przedsiębiorstwo w 1945 roku. Pod nazwą Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego. Był to w tamtym czasie popularny zakład pracy, gdzie pracowały rodziny z Bystrzycy Kłockiej i okolic. W czasie największej prosperity zakład zatrudniał około 800 osób, pracujących w systemie trzyzmianowym, a w fazie końcowej tylko 63 osoby. Pierwszą osobą, z którą przeprowadziłam wywiad, była moja babcia, Anna Stępień. Ile lat pracowałaś i na jakim stanowisku? W 1965 roku, jako osiemnastoletnia dziewczyna, zaczęłam pracę w BZPZ, gdzie przepracowałam 33 lata. Na samym początku pracowałam na etykietach. Następnie na pudełkowni, a później na automatach, a na samym końcu na portierni. Jakie działy znajdowały się na produkcji? Na produkcji znajdowały się etykiety, ładownice, pakownia, automaty, fosforówki, wiórownia, parniki, filumeny oraz pudełkownia. Czy praca na produkcji była bezpieczna? Praca była niebezpieczna. Automaty i ładownice były łatwopalne i wybuchowe. Podczas pracy, gdy byłam w ciąży z Twoją mamą, wybuchł mi automat i uciekałam, myśląc, że goni mnie ogień. Czy na produkcji były ubrania ochronne? Były fartuchy drelichowe, rękawiczki, chusty na głowę oraz buty ochronne, ale mimo, że była odzież ochronna, dochodziło do poparzeń, ponieważ fartuchy były również łatwopalne. Jak wyglądały hale, w których pracowałaś i co robiłaś? Były to dość duże hale, w których znajdowało się pięć niemieckich automatów obsługiwanych przez 10 kobiet. Ja natomiast byłam maszynistką, czyli byłam odpowiedzialna za sprawną pracę automatu. Równałam kasety z zapałkami sieczką. W jakich godzinach pracowałaś? Pracowałam w systemie trzyzmianowym. Pierwsza zmiana zaczynała się o szóstej, a kończyła o czternastej. Druga zmiana trwała od czternastej do dwudziestej i trzecia, nocna zmiana, trwała od dwudziestej drugiej do szóstej. Czy twój mąż też pracował i na czym polegała jego praca? Tak, mój mąż również pracował w BZPZ. Pracował on na parnikach. Jego praca polegała na rozładunku przyczep z drewnem, załadowaniu drewna do koszy które następnie wkładano do gorącej wody. A następnie, po wyparzeniu we wrzątku, odsyłano kosz na produkcję na dział wiórowni. Jak wyglądały finanse Twoje i dziadka? Na początku pracy na produkcji zarabiałam 1200 zł, a później 1500 zł. Wynagrodzenie Twojego dziadka było porównywalne do mojego. Aczkolwiek miał on możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy na konserwacji, podczas której pracował non-stop 16 godzin. Drugą osobą, z którą przeprowadziłam wywiad, był mój dziadek Marek Puchalski. Ile lat tam przepracowałeś i na jakim stanowisku pracowałeś? Jako młody kawaler od lat 70. ubiegłego wieku zacząłem pracować w grupie remontowo-budowlanej jako murarz, gdzie przepracowałem 20 lat. Zrezygnowałem z pracy w tym zakładzie w latach 90. z powodów ekonomicznych. Co robiłeś, będąc w grupie remontowo-budowlanej? Remontowaliśmy hale, odnawialiśmy zakład. Budowaliśmy i remontowaliśmy również obiekty, które nie znajdowały się na terenie zakładu. Na przykład, wyjechaliśmy nad morze w delegację, żeby wyremontować ośrodek wczasowy w Dźwirzynie. Budowaliśmy również wyciąg narciarski na Spalonej. Jak wyglądały sprawy socjalne w bystrzyckich zakładach przemysłu zapałczanego? Sprawy socjalne były bardzo rozwinięte. Zakład organizował kolonie, w czasy, wyjazdy na ferie na narty, organizowano różne spotkania dla dzieci z Mikołajem, imprezy taneczne, np. świętowanie nowego roku, Andrzejki. W zakładzie znajdował się również basen, sauna, korty oraz stołówka. Ile zarabiałeś i jak się miały finanse do życia? Na początku swojej pracy, gdy byłem młody, zarabiałem 1500 zł, co w tamtych czasach stanowiło bardzo dużą wypłatę. Z roku na rok zarabiałem coraz więcej, a najwięcej 7000 zł przy budowie wyciągu narciarskiego, za co w kilka miesięcy byłem w stanie wybudować dom. Ciekawostki. Podczas rozmowy z dziadkiem dowiedziałam się również, że na terenie BZPZ znajdował się schron na wypadek działań wojennych. Odbywały się tam ćwiczenia. W chwili obecnej jest niezdatny do użytku. Wyróżnienie za walory artystyczne i intrygującą formę przekazu. Autorka reportażu Wiktoria Karmelita. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Tytuł My ludzie z fabryki zapałek Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek Bystrzyca Kłodzka 17 października 2022 roku Droga Wiktorio w listach, które ci wysyłam, chcę opowiedzieć Ci trochę o historii mego ukochanego miasta, bystrzycy kłockiej. Po niemiecku Habelschwert, Aby może udało Ci się mnie w końcu odwiedzić. Dziś piszę do Ciebie ostatni, siódmy list. Wiesz dlaczego akurat taką ilość korespondencji wysyłam tobie? Bo siedem to liczba symbolizująca całość. Siedem dni tygodnia, siedem cudów świata, siedem grzechów głównych. A moje ukochane miasto od siedmiu już wieków posiada prawa miejskie. W tym ostatnim liście chciałabym Ci opowiedzieć o niepozornym i małym przedmiocie, a jednak tak bardzo zakorzenionym w historii mojego ukochanego miasta. O zapałce, a dokładnie o jej produkcji. Przeglądałam ostatnio moje książki i trafiłam w jednej z nich na informację, że bystrzyca jest największym ośrodkiem przemysłu zapałczanego w Polsce. Zresztą na koniec napiszę ci, z jakich książek korzystałam. Wiesz jaka jest teraz technologia, możesz te książki sobie znaleźć nie wychodząc z domu, a co nie uda ci się znaleźć, z chęcią ci pożyczę. ale od początku. W pierwszej połowie XIX wieku dotknął Bystrzyce kryzys gospodarczy spowodowany przez klęski żywiołowe oraz zamknięcie szlaku handlowego łączącego Śląsk z Czechami. Jednak już w drugiej połowie tego stulecia miasto zaczęło odradzać się. Powstają niewielkie fabryki, w tym fabryki zapałek – Dzięki czemu stało się ono centrum przemysłu zapałczanego na ziemi kłodzkiej. Ile w okolicy jest drzew? Potrzebne są one w tartaku, wytwarzaniu pudełek oraz właśnie w produkcji zapałek. Możliwe, że z racji tego były tu aż trzy fabryki. Pierwsza z nich założona została w 1865 roku, a jej właścicielem był Karl Dietze. Następnie do roku 1911 jej właścicielem był Friedrich Louis Dietzel. Później przeszła w ręce spółek z Wrocławia i Monachium, ale niestety została zlikwidowana w 1927 roku. Druga fabryka mieściła się na obecnej ulicy Zamenhofa, a jej właścicielem był Karl Gruber. Fabryka stanowiła własność jego rodziny aż do roku 1945. Niestety, dwa lata później została zlikwidowana. Trzecia fabryka to miejsce mojej pracy. To, jak ją dostałam, opowiem Ci później. Założona została w 1896 roku i mieści się przy obecnej ulicy Adama Mickiewicza. Zarządy spółek. Pod których zarządem była ta fabryka, mieściły się w Augsburgu, a następnie w Monachium. Gdy skończyła się okrutna II wojna światowa, przesiedlono na te tereny ze wschodu znaczną część polskiej ludności. Aby mieć za co żyć, podejmowali się pracy między innymi właśnie w tej fabryce zapałek, która na szczęście dla nas po wojennym okresie bardzo szybko została uruchomiona, bo już w lipcu 1946 roku. Podczas wojny wszystkie maszyny produkcyjne wywieziono w głąb Rzeszy, więc wnętrze fabryki na nowo wypełniało się kolejnymi urządzeniami. W tym czasie fabryka należała do Polskiego Monopolu Zapałczanego 1945. 1955 i Polskiego Przemysłu Zapałczanego 1951 1955 a od 1955 roku jako samodzielna fabryka pod nazwą Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego Teraz mogę opowiedzieć ci już o fabryce jako jej pracownik Pracę tam zaczęłam w 1977 roku i pracowałam aż do 1999 roku. To była bardzo prężna fabryka zatrudniająca dużo osób. Pracowano na trzy zmiany. Dyrektorem był wtedy pan Krzyżyński, a pod koniec mojej pracy kierownictwo przejął pan Filipek. Tę fabrykę, o której przed chwilą wspominałam, zlikwidowano w latach 90. XX wieku, ale na szczęście od 1995 roku działa tu fabryka Euromatch, która kontynuuje zapałczane tradycje Bystrzycy. Kiedy tam pracowałam, mogłam porozmawiać z różnymi ważnymi osobami o statystykach naszej fabryki. Opowiem Ci. Zapałki robiliśmy z wielkich dłużyc drewna. Rocznie zużywaliśmy ich około 30 tysięcy, czyli potrzebowaliśmy około 10 do 14 hektarów lasu. Jeśli chodzi o same zapałki, to wytwarzaliśmy ich ponad 7 miliardów. Nasza produkcja wynosiła niecałe 30% produkcji krajowej. Dzięki temu, że dostaliśmy nowoczesne maszyny, nie musieliśmy już wycinać takiej ilości naszych kochanych drzew. To mnie bardzo cieszyło. Wyobrażasz sobie nasz krajobraz bez lasów? Opowiem ci jeszcze jedną rzecz związaną z zapałkami. W latach 60. zaczęto w mojej kochanej bystrzycy odrestaurowywać zabytki. Miasto wyglądało pięknie. W tym czasie dawny kościół ewangelicki przekształcono na muzeum filumenistyczne, a więc poświęcone. Między innymi zapałkom, i udostępniono je dla zwiedzających 22 lipca 1964 roku. Pierwszym dyrektorem została Helena Getterowa, która pochodziła ze Wschodu. Nie wiem, czy wiesz, ale nasze muzeum jest jedynym takim w Polsce. Myślę, że tyle wystarczy. Opowiedziałam Ci, Historię naszych bystrzyckich fabryk zapałek. Teraz, gdy będziesz chciała rozniecić ogień zapałką, to pomyśl o mnie, że przybliżyłam ci historię jej produkcji. Może skłoni Cię to także do tego, żebyś w końcu mnie odwiedziła. Z chęcią oprowadzę cię po mojej kochanej bystrzycy Kłodzkiej. Zapraszam. Jak obiecałam, napiszę ci z jakich książek korzystałam. Są to Bystrzyca Kłodzka, Zarys Rozwoju Miasta na Przestrzeni Wieków, autorstwa M. Ruchniewicz, S. Rosika i P. Wiszewskiego. Przewodnik Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzygórze i Okolice, z 1979 roku, autorstwa K. Marcinka i W. Proroka. Kilka słów o muzeum filumenistycznym. Polecam ci obejrzeć reportaż o Bystrzycy Kłodzkiej z cyklu Miasta o sobie. Jak jeszcze pracowałam w fabryce, kręcili go u nas. Dowiesz się tam także wiele ciekawych rzeczy o samej Bystrzycy. Jest on dostępny na stronie internetowej TVP -VOD. wyróżnienie za ukazanie życia społecznego w fabryce z zapałek. Autorka reportażu. Blanka Piech. Szkoła. Szkoła podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. Tytuł. My ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek. Bystrzycka fabryka zapałek. Kiedyś znana w całej Polsce, a nawet na świecie. Dzisiaj mało znane miejsce dla młodzieży, ale dawniej to miejsce tętniło życiem. A kto chce zgłębić tajemnicę bystrzyckiej fabryki zapałek, powinien odwiedzić Muzeum Filmenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. W bystrzyckiej fabryce zapałek pracowała moja babcia Maria Zajączkowska z domu Wachowiak. Pracowała tam od 1968 roku do 1993 roku. Dla jednych to mało, dla innych dużo, ale na pewno te 25 lat to dużo wspomnień, ciężkiej pracy, ale również wesołych zdarzeń. Moja babcia początkowo pracowała na etykietach. Z jednej strony maszyny szły wierzchy etykiet, a z drugiej strony spody. Pamięta, że na spodach zazwyczaj pracowały starsze panie z większym stażem pracy, stąd mówiono, że pracuje się na babkach. Były również takie miejsca jak fosforownia i pudełkownica. Po latach powstały agregatory. Gdzie pracowało się po dwie osoby. Jedna osoba zajmowała się wierzchem i spodem etykiet, druga odbierała tak zwane kasety. Praca była na trzy zmiany. Ranki, popołudniówki, nocki. Najgorsza była nocka. Kiedy domownicy szli spać, a człowiek musiał iść pracować. Czasami nawet w soboty do drugiej nad ranem. Produkcja szła w zaskakującym tempie. Zapałek nigdy nikomu nie brakowało. Tym bardziej pracownikom, którzy otrzymywali tak zwany deputat. Dorosłym nie brakowało zapałek, a dzieciom zabaw, bo czyste pudełka służyły do przechowywania swoich skarbów. A etykietkami można było się wymieniać z koleżanką czy kolegą. Oprócz pracy były również przyjemności. W czasy pracownicze, które były dofinansowane i za małe pieniądze, można było spędzić wakacje w pięknych drewnianych domkach w miejscowości Pogorzelica nad Bałtykiem. Babcia miło wspomina imprezy pracownicze, a szczególnie Dzień Kobiet, gdzie panie świętowały przy wspólnej czarnej kawie i ciastku. Był to beztroski czas, gdzie zrzucano fartuchy pracownicze, robiono fryzury i makijaż i miło spędzano czas. Integracja była na pierwszym miejscu. Chętnie brano udział w imprezach. Nawet wspólne przerwy na śniadania były okazją do rozmów i żartów. Jeden z takich żartów pracowniczych to żart z Tawotem. Smarowało się klamki Tawotem, żeby któryś z pracowników usmarował się. Często zdarzało się, że był to pan kierownik zakładu. Ale w tych czasach każdy znał się na żartach. A dzięki drobnym psikusom. Praca szła jak po maśle. Po pracy nigdy samemu nie szło się do domu. Zawsze wracało się dużą grupą koleżanek, a pod zakładem czekały dzieci na swoich rodziców. Większość szła na pyszny obiad na stołówkę przy zakładzie. Inni wracali do domu, a jeszcze inni udawali się na zakupy do pobliskiego sklepu towarowego Nysa. Jak wspomina moja babcia, praca w bystrzyckiej fabryce zapałek nie była lekka. Babcia po 25 latach pracy przeszła na rentę z powodu kłopotów z kręgosłupem. Dzisiaj jest już na emeryturze, ale mimo wszystko miło wspomina przepracowany czas. Bo takich ludzi, takich przyjaźni i takiej integracji, jaka była kiedyś, już prawie nie ma. A dziś człowiek. Chodzi jak w kieracie dzień w dzień to samo, do pracy i z pracy. Można zapomnieć, że na świecie jeszcze coś poza tym istnieje. Cytat z Edwarda Morgana Fostera: Wyróżnienie za przeprowadzenie symultanicznego wywiadu i przedstawienie dwóch perspektyw. Autorka reportażu: Martyna Złotowska. Szkoła. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej. Tytuł: Wywiad Fabryka Zapałek w Bystrzycy Kłodzkiej. 14 października 2022 roku miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z państwem Elżbietą i Janem Kalitami małżeństwem, które pracowało w nieistniejącej już fabryce zapałek. W Bystrzycy Kłodzkiej. W jakich latach pracowali Państwo w fabryce zapałek? Pani Elżbieta. Zaczęłam pracę w 1973 roku dokładnie w listopadzie. Pan Jan. Ja pracowałem od 1969 do 2005 roku. Na jakim stanowisku Państwo pracowali? Pani Elżbieta. Pracowałam głównie na pakowni, jednak nie miałam swojego stałego miejsca. Bywało, że byłam przerzucana na inne stanowiska, w zależności od ilości pracy, która była do wykonania na pakowni. Nieraz pracowałam na wirowni, na stanowisku etykiet, ładownicy. Gdzie brakowało pracowników, tam byłam odsyłana. Pracowaliśmy na trzy zmiany. Pan Jan. Ja natomiast pracowałem jako ślusarz, mechanik i frezer. Jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie z pracy w tym miejscu? Takie, które najbardziej zapadło Państwu w pamięci. Pan Jan. Naszym najlepszym wspomnieniem z pracy jest to, że się w niej spotkaliśmy, poznaliśmy się i w efekcie pobraliśmy się. Dzięki pracy w fabryce powstało bardzo wiele małżeństw. Pracowali tam przeważnie młodzi ludzie, którzy się ze sobą poznawali, a potem zakładali rodziny dokładnie tak jak my. Jak wyglądały państwa początki w fabryce? Pan Jan. Zacząłem pracować jako uczeń, kiedy uczęszczałem do szkoły zawodowej. Później poszedłem do wojska na dwa lata, i po dwóch latach ponownie wróciłem na to samo stanowisko tę samą maszynę po modernizacji zakładu zostały wprowadzone nowe maszyny więc pracowało się na trzech frezarkach w fabryce pracowało się na trzy zmiany więc jeśli ktoś zaczął pracować na frezarce i nie skończył to inny pracownik stawał i kończył pracę do końca pani elżbieta ja pracowałam od samego początku na pakowni. Tylko tak jak już wcześniej wspominałam, jak nie było pracy na pakowni, to byłam przenoszona. Jak wyglądał typowy dzień w Państwa pracy? Pani Elżbieta, mając ranną zmianę, zaczynało się o 6 rano, o dziewiątej zaczynała się 15-minutowa przerwa i po przerwie pracowało się do 14. Pan Jan. U mnie było tak samo, w zależności od zmiany. Ile osób pracowało w zakładzie? Pan Jan. Ponad 800 osób, licząc z zakładem produkującym płyty pilśniowe. Czy wiedzą Państwo, na jaką skalę były produkowane zapałki w bystrzycy? Pan Jan. Były produkowane na całą Polskę. Pani Elżbieta. Nie tylko na całą Polskę. Wiemy, że część z nich była wywożona do Gdańska, a stamtąd transportowana do innych krajów. W którym roku zakład został zamknięty? Pani Elżbieta około 2008 roku. Co Państwo myślą o zamknięciu zakładu? Pan Jan bardzo ubolewamy nad tym, że fabryka została zlikwidowana. Dużo małżeństw powstało dzięki zakładowi, w tym nasze. Przez zamknięcie fabryki, zapałek, mnóstwo osób straciło pracę. Pani Elżbieta, bardzo dobrze wspominamy pracę tam. Była świetna rodzinna atmosfera. Ludzie nie czekali, aż ci się powinien noga, tylko byli wobec siebie życzliwi i w razie problemów nawzajem sobie pomagali. Czy utrzymują Państwo kontakt z ludźmi poznanymi w pracy? Pani Elżbieta, tak. Mamy kontakt praktycznie z większością ludzi poznanych w fabryce. Poznaliśmy się w pracy i do dzisiaj mamy kontakt. Nawiązaliśmy tam znajomości na całe życie. Więź z pracy została. Serdecznie dziękuję za udzielenie mi tego wywiadu i podzielenie się wspomnieniami z Fabryki Zapałek w Bystrzycy Kłodzkiej. My również dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy się podzielić naszą historią związaną z tym miejscem.